Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowę dziś o zdrowiu, więc ze świętym Łukaszem, patronem wszystkich lekarzy, całej służby zdrowia. Witam Państwa. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19 to temat, który podejmujemy. Naszym Państwa gościem dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Kłaniam się panie doktorze. Nisko się kłaniam, szczęść Boże, dobry wieczór. Ojcze, dobry wieczór Państwu. Chociaż niektórzy już mówią do Pana, Panie redaktorze, bo obecność Pańska w mediach jest już tak popularna i tak powszechna, że praktycznie Panie redaktorze. Ja jestem tylko skromnym lekarzem rodzinnym. Panie doktorze, mamy świadomość, że jeżeli podejmujemy temat szczepień, to on wywołuje taką gorącą atmosferę i dziś podejmując ten temat wbijamy kij w mrowisko, temat zastępczy, czy jest to realna potrzeba debaty? Jest realna potrzeba debaty, no bo o szczepionkach przeciwko COVID-19 przecież jest głośno w przestrzeni publicznej. Nie mówimy o rzeczach, które nie są ważne. Zawsze na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja mówimy o rzeczach interesujących wszystkie osoby i chcemy przede wszystkim mówić do głosem nauki, głosem, który jest głosem wyważonym, głosem, który mówi o potrzebie szczepień ochronnych, także dla osób dorosłych. Dodajmy od razu, że nie obowiązkowych i nie z jakimiś czipami. O tym zapomnijmy. O takich rzeczach nie chcemy dzisiaj rozmawiać. Chcemy rozmawiać merytorycznie o wielu rzeczach, o COVID-zie, o grypie, o zapaleniach pneumokokowych, o takich różnego rodzaju symptomach czy jednostkach chorobowych, które są bardzo niebezpieczne dla ludzi i które powodują dziesiątki, setki zgonów dziennie, infekcyjne właśnie. Dzisiaj, proszę Państwa, jest największa liczba zgonów z powodu COVID-u samego i chorób współistniejących, a jak wiecie Państwo, COVID właśnie daje zapalenie płuc. 603 dzisiaj zgony. 1/5 tych zgonów dotyczy osób młodych, osób absolutnie żadnymi chorobami nieobciążonych, a osób, które mogłyby żyć, zresztą i te pozostałe mogłyby żyć, gdyby nie COVID, gdyby nie ta potężna infekcja, która spowodowała ogromne zaburzenia w układzie oddechowym i nie tylko w układzie oddechowym u pacjenta. Chcemy mówić językiem spokoju, dialogu i konkretów. Za chwileczkę o zgonach, zwłaszcza w pierwszych dwóch tygodniach listopada, bo już pojawiają się pierwsze analizy porównawcze. Panie doktorze, ktoś, kto zaczyna chwalić szczepionki, to z reguły jest uważany za człowieka korporacji, zwłaszcza tych potężnych korporacji farmaceutycznych, też powiązanych z całym światem medycznym i grantów z tego płynących, albo traktowany jest jako ktoś, kto jest propagatorem wytycznych WHO. Kim pan jest? Ja jestem lekarzem, skromnym lekarzem rodzinnym. Nie jestem ekspertem ani WHO, nie jestem lobbystą jakichś firm, nie jestem lobbystą koncernów farmaceutycznych. Jestem lekarzem, który 30 lat szczepi. Jestem takim jak wszyscy lekarze w Polsce, którzy szczepią. A szczepią lekarze pediatrzy, szczepią lekarze rodzinni. Jestem lekarzem, który opiera swój zawód o prawo wykonywania zawodu, ale ono polega na tym, żeby go uprawiać zgodnie z wiedzą medyczną, wiedzą, która jest podstawą nauki, podstawą naukową kształtowania tego zawodu. I na tym miejscu powinny być, mogłyby być także wszystkie osoby, które są związane z medycyną, z branżą. Ja uważam, że jeżeli by siedział tutaj na przykład przedstawiciel firm farmaceutycznych, które takie są od czci i wiary odsuwane, to też powinien się dobrze czuć, dlatego bo ma prawo mówić o doświadczeniach i ciężkiej pracy także naukowców, którzy zrewolucjonizowali zdrowie XIX, a w zasadzie XX wieku, szczególnie powszechność tego zdrowia została tutaj wyraźnie naznaczona działaniami szczepiennymi.
Wakcynologia stała się jedną z najwyższych zdobyczy ludzkości i niczego to nie zmienią osoby, które tą wakcynologię chcą wepchnąć gdzieś daleko w głąb różnego rodzaju uwikłań, czy korporacyjnych, czy finansowych, czy politycznych. Bezimienni bohaterowie tej pandemii to ludzie nauki, którzy siedzą w laboratoriach i którzy próbują wynaleźć czy szczepionkę, czy lek na COVID-19, którzy walczą o zdrowie całych populacji. Doktor Michał Sutkowski, naszym Państwa gościem, szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Pan doktor wspomniał 603 zgony. To raport, który dzisiaj przedstawiło Ministerstwo Zdrowia o godzinie 10:30. Pojawiają się pierwsze analizy porównawcze. Wiadomo, że każde życie jest ważne. Za każdą śmiercią, niezależnie od przyczyn, idzie cierpienie rodziny, ból po stracie, ale wiadomo, że potrzebujemy jakiejś analizy porównawczej procentu, więc proszę mi wybaczyć uproszczenia. W pierwszych dwóch tygodniach akt zgonu wydano dla 25 tysięcy osób. 5 tysięcy osób to covidowcy. Tak czy inaczej, w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie zmarło w pierwszych dwóch tygodniach listopada 15 tysięcy osób, to 5 tysięcy osób średnio, uogólniając, więcej. Czy oprócz tego, że osoby umierają na COVID, to mamy do czynienia ze zgonami około-covidowymi ze względu na to, że duży nurt leczenia, taki zwrot w służbie zdrowia jest na COVID i może nie zapominamy, ale służba zdrowia nie ma większych możliwości, by ratować tych, którzy są poza-covidowymi? Znaczy, służba zdrowia ratuje i pacjentów covidowych i niecovidowych, ojcze, ale oczywiście wiele sytuacji związanych z covidem, związanych z reżimem sanitarnym, związanych z tym, żeby nie przenoszono większej liczby infekcji, rzutuje na tą sytuację, o której ojciec mówił. Rzutuje w ten sposób przede wszystkim pierwsze miesiące pandemii, czyli marzec, kwiecień, kiedy bardzo dużo osób nie zgłaszało się z różnych powodów. I to były powody zarówno związane z lockdownem samych pacjentów, jak i lockdownem placówek ochrony zdrowia. My od samego początku, mówię, różnego rodzaju stowarzyszenia mówiły, że tutaj z jednej strony musi być nastawienie na leczenie pacjentów z COVID-em, ale równocześnie nie może nam brakować takiej determinacji przy leczeniu innych pacjentów z innymi chorobami niecovidowymi. Różnie z tym było. Przykładów można by było mnożyć: pacjentów, którzy się do lekarza nie dostali albo się bali do lekarza przychodzić. To są dwa równoległe zjawiska, które zresztą teraz narastają, bo te zgony to też czy chorób nowotworowych, czy chorób układu krążenia, czy chorób pulmonologicznych, neurologicznych, każdych innych, psychicznych, nie zdarzyły się najczęściej z dnia na dzień, poza niektórymi przypadkami ostrymi, tylko pojawiły się już pierwsze symptomy tych chorób dawno, dawno, a marzec, kwiecień, początek maja może spowodowały, że pacjenci się nie zgłaszali, że o tych sytuacjach nie informowali albo nie mogli się dostać. Nie mogli się dostać do lekarza opieki podstawowej, do lekarza w AOS-ie, do szpitala, były przekładane operacje. To spowodowało to, co nazywamy dług zdrowotny. I to jest eufemistyczne. To jest wielkie zagrożenie, które będzie jeszcze, niestety, proszę państwa, i mówią o tym wszystkie takie inicjatywy medyczne, w którym mam przyjemność też uczestniczyć, jak Medyczna Racja Stanu, no jak Continuum Curatio, czyli takie, które mówią o tym, że musimy leczyć i jednych, i drugich pacjentów, generalnie najprościej, które wydają rekomendacje, żebyśmy nie zamykali gabinetów, szpitali, przychodni różnego rodzaju na rzecz i nie dedykowali całej służby zdrowia tylko pacjentom covidowym. Muszą być dwa równoległe nurty, musi to się dziać, a dzieje się różnie, stąd te efekty, ale także w świadomości pacjentów, i tutaj są
dane od Rzecznika Praw Obywatelskich, od Rzecznika Praw Pacjenta. Dane mówią o tym, że 1/3 pacjentów boi się kontaktu z ochroną zdrowia, takiego kontaktu związanego z COVID-em. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Kiedyś prowadząc rozmowy na antenie Radia Maryja zadzwoniła pani zaskoczona tym, że postanowiła zaszczepić się na grypę i okazało się, że wolne są miejsca. To szczepienie odbyło się w ciągu dosłownie 45 minut od zgłoszenia i rozpoczynamy zasadniczy temat naszego dzisiejszego spotkania. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Nie rozmawiamy o szczepieniach dzieci, tylko chcemy skupić się na tych szczepieniach dla dorosłych. Dlaczego ten temat jest tak ważny pańskim zdaniem? To nie tylko rzeczywiście moim zdaniem, ale zdaniem i Ministerstwa Zdrowia, zdaniem ekspertów różnych dziedzin Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, PZH, różnego rodzaju bardzo szanownych gremiów. Szczepienia są zawsze ważne, ale szczególnie ważne w dobie koronawirusa z uwagi na ten kontekst związany z pandemią. Pierwszy kontekst to jest taki, że oto jeżeli pacjent się zaszczepi przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom, to mamy pewną łatwość czy pewną możliwość różnicowania, łatwiejszego różnicowania tych chorób. To jest jedna uwaga. Dlatego, bo zakładamy, że szczepienie uchroniło pacjenta przed takim zakażeniem. Oby tak było. Niestety szczepi się mało osób na grypę, także dlatego, że nie może tej szczepionki zdobyć. Nie zawsze jest możliwość do zdobycia w tym roku, ale równocześnie bardzo mało osób szczepi się szczepionką przeciwko pneumokokom. Z uwagi na to, że nie ma takiej tradycji, nie mówi się o tych ostatnich patogenach, o niezwykle groźnym patogenie, który zabija bardzo dużo osób. Zapalenia płuc, które powoduje na przykład pneumokok, to jest co najmniej udokumentowanych 18,5 tysiąca zakażeń w szpitalu, z powodu którego ludzie giną i to w większości umierają z powodu właśnie streptokokus pneumonii, dwoinki zapalenia płuc, bardzo groźnej bakterii względnie beztlenowej, gramujemnej, która jest oporna na wiele leków i która rzeczywiście wikła szereg problemów medycznych. To jest niezwykle poważny problem, bo pacjent trafia do szpitala z innych nawet powodów niż COVID, na przykład z powodu zapalenia, na przykład z powodu złamania nogi, złamania szyjki kości udowej, trafia na oddział intensywnej terapii, bo jest w ciężkim stanie, nie wiem, po wypadku samochodowym, a tak naprawdę umiera z powodu zapalenia płuc, które powszechnie się uważa za chorobę taką dosyć łagodną. Niedawno, 12 listopada, obchodziliśmy Światowy Dzień Zapaleń Płuc właśnie. Taka akcja, która ma też uświadamiać, że to jest choroba niezwykle groźna, na którą umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. I teraz to jest jeden powód, czyli powód taki, gdzie po pierwsze możemy odróżnić łatwość COVID-u od pozostałych, jeżeli mamy pacjenta zaszczepionego. Pewną łatwość oczywiście, nie do końca, ale zawsze tak jest. Po drugie, szczepienie przeciwko grypie czy przeciwko pneumokokom nie uchroni nas przed COVID-em, ale podniesie jednak poziom naszej odporności na większy poziom, dlatego, bo spowoduje, że pneumokoki czy grypa, to szczepienie wzbudzi układ immunologiczny i może nie dojść do reinfekcji w przypadku, czy dodatkowych infekcji w przypadku COVID-19, zakażenia COVID-19. A ludzie z COVID-em mogą oczywiście złapać do tego wszystkiego poza chorobą tą, jaką jest COVID, także zapalenie płuc pneumokokowe, czy zapalenie płuc spowodowane grypą. A zatem no, jest szereg takich rzeczy, które można by było tu wymieniać. Dodatkowo takie szczepienie na przykład, co rzadko się mówi, o tym się rzadko mówi, na przykład szczepienie przeciwko grypie, jest czynnikiem, który poprawia rokowania pacjentów, którzy mają niewydolność krążenia, chorobę wieńcową.
I to zarówno w zakresie zakażeń, co jest oczywiste, ale także, o czym rzadko mówimy, w przypadkach właśnie potencjalnych ostrych zespołów wieńcowych, takich jak zawał, czy zaostrzenie niewydolności wieńcowej, czy niewydolności krążenia nawet w ogóle. A zatem jest szereg zjawisk, które mówią o korzyściach, które odnoszą pacjenci w szczepieniach w dobie COVID-u. I jeszcze jedna może uwaga. Tylko 19 państw europejskich na 42 mają szczepienia ochronne, mają takie szczepienia ochronne, różne zresztą, dla pacjentów dorosłych. I tutaj trzeba powiedzieć, że wiele państw takich szczepień nie ma. Odbija się to na zdrowiu państw i populacji krajów, w których te szczepienia nie są czy zalecane, czy obowiązkowe. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Panie doktorze, czy szczepienie jest bezpieczne? I to zarówno pytam o wykonanie tego szczepienia, jak również czy szczepionka jest bezpieczna, jak sprawdzić, że ta szczepionka jest szczepionką wiarygodnego źródła i wszystko, co związane jest z punktu widzenia lekarza. Jak pan doktor odpowiada na pytanie, bezpieczeństwo szczepienia się? Bezpieczeństwo szczepienia zaczyna się na dobrą sprawę od momentu, w którym szczepionka zostaje zarejestrowana. Dzisiaj słyszymy, prawda, o dwóch firmach, które już rejestrują, a wcześniej jeszcze o firmach, które rejestrowały bez badań trzeciej fazy. Mówię o szczepionkach, o których niewiele wiemy, szczepionce chińskiej na COVID i szczepionce rosyjskiej na COVID. W związku z tą niewiedzą na temat badań trzeciej fazy, takich szczepionek nie polecamy w evidence-based medicine, czyli w medycynie opartej na faktach. Polecamy tylko wtedy, kiedy szczepionka przejdzie wszystkie fazy, nawet jeżeli przechodzi je w miarę szybko, ale muszą być one zgodne z zasadą sztuki dokonywania takich badań klinicznych i muszą być one szerokie, populacyjne, bezpieczne, mówiące o skuteczności tej szczepionki, ale o bezpieczeństwie tej szczepionki. W momencie, kiedy jest ta szczepionka zarejestrowana, jest zarejestrowana w Europejskiej Agencji Leków, należy uznać ją za szczepionkę bezpieczną. I takimi szczepionkami są oczywiście wszystkie szczepienia przeciwko różnego rodzaju chorobom, które zarówno są szczepieniami dla dzieci, jak i dla dorosłych. To są różnego rodzaju szczepienia takie jak WZWA, WZWB, hemofilus influenzae, krztusiec, grypa, właśnie grypa, pneumokoki, czyli to, co jest bohaterem w zasadzie naszej dzisiejszej opowieści, ale także inne szczepienia jak odra, świnka, różyczka, szczególnie tutaj mówimy o odrze w przypadkach osób dorosłych, tężec i szereg innych szczepień. Wejdę panu doktorowi w słowo. Jeżeli osoba dorosła nie przeszła w dzieciństwie różyczki, świnki, bo takie się zdarzają, to dla niej szansą na bezpieczne przejście tych chorób jest zaszczepienie się? Na bezpieczne nie przejście nawet tych chorób nie zabezpiecza to w dużym stopniu. Oczywiście nie wszystko na 100%, więc także i szczepienia nie są na 100% skuteczne. Może się taka osoba dorosła zaszczepić i nie będzie miała różyczki, co jest niezwykle niebezpieczne, bo różyczki w związku z właśnie sceptykami szczepień ochronnych jest coraz więcej. I także Towarzystwa Krajowe i Światowa Organizacja Zdrowia mówi o ważnej konieczności szczepień ochronnych dla osób dorosłych, także przeciwko tej niezwykle zakaźnej chorobie, jaką jest różyczka, jaką jest odra. Więc rzeczywiście można się zaszczepić. Polecanymi szczepionkami właśnie, szczególnie w czasie takim obecnym, tymczasem czasie covidowym, są natomiast te szczepienia, o których tutaj ojciec wspominał, czyli krztusiec oraz właśnie grypa i pneumokoki. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19 naszym i Państwa
gościem, dr Michał Sutkowski. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony ukażą się na Państwa ekranie. Przypomnę, 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400 w naszej rodzinie. Telefony na słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 56 657 0014. Panie doktorze, czy rzeczywiście te zakażenia pneumokokowe stanowią duże zagrożenie w populacji osób dorosłych? Bo z reguły słyszeliśmy bardziej o dzieciach. A tutaj pan doktor nam mówi dzisiaj szczepienia dorosłych i to jeszcze pneumokoki. Gruźlica jak najbardziej. No w kolejnym pytaniu zapytam, jeżeli nie będzie telefonu, o krztusiec, ale te pneumokoki na pierwszy ogień. Pneumokoki są niezwykle groźnymi bakteriami, które stanowią rzeczywiście ogromne niebezpieczeństwo w przestrzeni zdrowia publicznego. Proszę sobie wyobrazić, że liczba zapaleń płuc z powodu pneumokoków, na przykład w takich krajach jak Stany Zjednoczone, to jest rząd wielkości 500 tysięcy rocznie. Kilka milionów jest innych chorób związanych z pneumokokami. Pneumokoki to tak zwana inwazyjna choroba pneumokokowa, czyli sepsa, bakteriemia, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz szereg chorób nieinwazyjnych, jak zapalenie ucha środkowego, zatok, migdałków i szereg innych. Najczęściej jednak pneumokoki wiążą się z tym zapaleniem płuc, które jest zakażeniem występującym bardzo często właśnie u osób dorosłych i stanowi ona podstawowy czynnik etiologiczny dla osób dorosłych, narażonych na tę chorobę, bo nie każda osoba oczywiście jest narażona w jednakowym stopniu, ale praktycznie każda osoba powyżej 50 roku życia musi się spodziewać, że w związku ze słabszym układem odpornościowym jest predysponowana do takiej infekcji, którą nazywamy właśnie zapalenie pneumokokowe czy zapalenie płuc pneumokokowe, pozaszpitalne czy w warunkach szpitalnych, bo to też się oczywiście odróżnia. Jakie to są predyspozycje? To jest oczywiście właśnie podeszły wiek, to jest palenie tytoniu, to jest przewlekła niewydolność serca, to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, to są przewlekłe choroby nerek, to jest cukrzyca, to jest leczenie glikokortykosteroidami i lekami immunosupresyjnymi, to jest narażenie na pył metali, ale proszę Państwa, szereg nawet bardzo prostych wydawałoby się schorzeń, jak choroby przyzębia, próchnica, jak choroby przełyku, jak różnego rodzaju choroby układu nerwowego czy choroby przełyku są takimi, które predysponują do zakażeń pneumokokowych i te zapalenia płuc, czy gronkowcowe, czy legionellowe, czy wywołane przez inne bakterie beztlenowe są w tym przypadku rzadsze. I tak jak powiedziałem, liczba zgonów jest liczbą tylko w warunkach szpitalnych podawaną jako liczba pewna, ale co najmniej 20 tysięcy osób, czy około 20 tysięcy osób z tego powodu umiera w szpitalach, no a duża część też umiera w domach właśnie z powodu zapaleń pneumokokowych. Szacuje się, że na przykład przed erą szczepień, proszę Państwa, na świecie umierało z powodu zakażeń, myśląc tylko o dzieciach, jedno zdanie jednak o dzieciach powiem, umierało rocznie na całym świecie około milion dzieci z powodu zakażeń pneumokokowych różnego rodzaju, w tym najczęściej z powodu właśnie zapalenia płuc pneumokokowego czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz innych powikłań inwazyjnej choroby pneumokokowej. Panie doktorze, podeszły wiek to powyżej ilu lat?
Podeszły, to jest dobrze. I co z osobami onkologicznymi, czyli czy one powinny, mogą się szczepić, jak... Tak, jak najbardziej. One powinny, mogą się szczepić i powinny się szczepić i to niezależnie od wieku, powiem od razu. Bo mówi się, przeciwnicy szczepień mówią, no tak, ale to szczepienie zmniejsza odporność. Nic błędnego bardziej, proszę państwa, to właśnie jest odwrotnie. Choroba nowotworowa powoduje zmniejszenie odporności, wiek sam powoduje zmniejszenie odporności i już powyżej 50 roku życia ten spadek odporności jest na tyle znaczący, że warto je wspomagać, poza innymi oczywiście metodami, bo są inne metody, też bardzo istotne, takie jak oczywiście ruch, takie jak właściwa dieta, takie jak właściwy sen, takie jak właściwe leczenie swoich chorób stałych, przewlekłych, jeżeli ktoś w wieku 50 lat i powyżej już takie choroby ma, ale osoby z różnymi schorzeniami, z cukrzycą, z asplenią, asplenia to jest brak śledziony, czy faktyczny, czy na przykład pourazowy, czy po prostu czynnościowy brak, powoduje pewne predyspozycje do zapaleń płuc, a zatem osoby 75+, powinny się szczepić bezwzględnie, bo to jest sytuacja, która zagraża bezpośrednio w przypadku hospitalizacji z różnych powodów ich życiu. Natomiast osoby 50 lat i więcej, a szczególnie z tymi czynnikami ryzyka, chociaż czasem i bez nich, powinny się zaszczepić bezwzględnie. I niezależnie od wieku, czy mamy lat 30, czy mamy lat 40, osoby, u których występują czy pierwotne niedobory odporności, czy też niedobory odporności związane z wieloma chorobami, jak chociażby z leczeniem glikokortykosteroidami, czy lekami immunosupresyjnymi, z tysiąca różnych powodów klinicznych, powinny się przeciwko takiej chorobie jak pneumokoki szczepić. Ten podeszły wiek to powyżej 50? No z punktu widzenia wakcynologii i pneumokoków powyżej 50. Doktor Michał Sutkowski, naszym państwa gościem. Prosimy, telewizja Trwam, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie ojca prowadzącego oraz pana doktora i miałbym takie Kto pytanie. Kto do nas telefonuje? Marek z Konina. Prosimy, panie Marku. Panie doktorze, ja akurat szczepię się około już 20 lat przeciwko grypie. W tym roku chciałem się zaszczepić. Od września podjąłem kilka takich akcji. Niestety w mojej przychodni po raz kolejny mi odpowiedziano, że już nawet nie mam co marzyć. Odsyłano mnie do aptek. W aptekach oczywiście też mówią to samo, że nie ma tej szczepionki w hurtowniach i zostałem właściwie z niczym. No, na szczęście nie mam może póki co jeszcze żadnych takich chorób, czy przewlekłych, czy w ogóle, no nie, na szczęście, ale no szkoda, ponieważ około 20 lat, mówię, szczepiłem się, a w tym roku, ze względu, no wiemy, na jaką sytuację, no jest ogromny problem. To ja serdecznie dziękuję, pozdrawiam, życzę panom tutaj zdrowia i oczywiście wszystkim widzom. I świętości, dziękuję. Panie Marku. Dziękujemy, prosimy, pan doktor Michał Sutkowski. Panie Marku, bardzo dziękuję za głos osoby, która się szczepi i ja rzeczywiście już na wstępie mówiłem, że ze szczepieniami przeciwko grypie jest duży kłopot. Jest duży kłopot dlatego, bo zainteresowanie tymi szczepieniami, na szczęście, proszę państwa, może to jakieś szczęście w tym nieszczęściu covidowym wzrosło i osoby, które chciałyby się zaszczepić, mają rzeczywiście kłopot. My się szczepiliśmy w Polsce w bardzo małej ilości, to znaczy to był rząd 4%, 5%. I rząd polski, zamawiając szczepionki, jeszcze to był marzec, przełom marca i kwietnia tego roku, nie mając jeszcze pewnej wiedzy tutaj o ilości, o problemach, jakie stwarza COVID, bo to było mniej więcej, te rozmowy zaczęły się zresztą trochę wcześniej, przed jeszcze erą COVID-u, zamówił tych szczepionek i tak trochę więcej, zwracając uwagę, że być może no, to zainteresowanie szczepieniami będzie większe.
I ta ogólna transza szczepionek jest w okolicach 2 milionów, rozbita na poszczególne miesiące, co powoduje, że około 400-500 tysięcy trafiło we wrześniu i na przełomie września-października i pozostałe jeszcze będą trafiać na pewno w listopadzie i grudniu. Proszę sobie wyobrazić, że dla pracowników ochrony zdrowia, ja też się oczywiście od wielu, wielu lat szczepię, bo trzeba dawać też przykład, bo to nie tylko trzeba gadać, ale dawać przykład. Przykład, oczywiście nie choruję w związku z tym na grypę. Proszę Państwa, no też są ogromne kłopoty z dostaniem tej szczepionki. My jesteśmy w transzy takiej jako pracownicy ochrony zdrowia. Czekamy na tą szczepionkę z ministerstwa, jeszcze do tej pory nie otrzymaliśmy, więc rzeczywiście jest problem i to jest problem duży, związany z bardzo dużym czy większym znacznie zainteresowaniem. Gdyby ta nasza chęć szczepień była na poziomie większym niż 4%, to na pewno byśmy mieli bardzo dużo szczepionek teraz, bo niestety no, liczba szczepionek jest zawsze ograniczona. Te szczepionki przeciwko grypie trzeba robić raz, znaczy produkuje się raz do roku na podstawie analiz z wielu państw dotyczących choroby COVID, choroby takiej jak influenza, jak grypa. I powstaje szczepionka, która każdego roku ma nieco inny skład, albo ten sam, albo bardzo podobny, albo niezmieniony, albo trochę zmieniony. I powstaje po prostu w laboratoriach na świecie w maju, czerwcu, lipcu. Wtedy jest produkowana, dystrybuowana. Nikt nie przewidział, że będzie takie zainteresowanie w kraju, w którym te szczepienia w ogóle były traktowane przez ludzi nieco po macoszemu. Dodam jeszcze, proszę Państwa, że akurat jeśli chodzi o grypę, to szczepić się powinniśmy co roku. Jeżeli się nie zaszczepimy, to oczywiście nasza strata, ale oczywiście mam nadzieję, że pan uzyska jeszcze tą szczepionkę. Jest na to szansa, bo transze tej szczepionki, tak jak obiecuje Ministerstwo Zdrowia, jeszcze kilka takich transz będzie i można się zaszczepić jeszcze i w listopadzie, i w grudniu, i na pewno jeszcze w styczniu przed takim ewidentnym sezonem grypowym, chociaż najlepiej oczywiście szczepić się wrzesień, październik. To prawda, natomiast jeszcze grypy nie mamy, mamy teraz COVID i paragrypę. Grypa prawdopodobnie przyjdzie, pewnie w nieco mniejszym zakresie, jak to z grypą bywa, ze szczytem zachorowań na przełomie stycznia i lutego, czego w dobie pandemii koronawirusa też całe środowisko się boi. Także mam nadzieję, że jeszcze uzyska pan te szczepienia w przychodniach. Rzeczywiście ich nie ma w aptekach. Pojawiają się bardzo sporadycznie. Aptekarze zamawiają 50 szczepionek, dostają 3. Doktor Michał Sutkowski, szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Panie doktorze, drodzy państwo, wiem, że czeka telefon, natomiast chciałbym tutaj w pewien sposób dopytać, bo przeziębienia grypa, panie doktorze, o takie rozróżnienie, bo często traktujemy przeziębienie jako grypę i mówimy, no miałem grypę, czym jest grypa, czym jest przeziębienie. Takie podstawowe rzeczy, no ale myślę, że teraz, gdy tak dużo rozmawiamy o COVID-19 i SARS-CoV-2, warto o tym przypomnieć. Druga sprawa, to pan powiedział, że no, to strata, że się ktoś nie zaszczepił albo się nie szczepi. Dlaczego pan tak uważa? I trzecie pytanie, no, odporność możemy wspierać suplementacją, lekami, które są uwolnione bez recepty, żeby się nie kontaktować z lekarzem, bo lekarz to z reguły przepisuje nam te lekarstwa, które musi, bo korporacja za nim stoi. No dlaczego nie uodparniać się czosnkiem, cytryną, imbirem, bańkami? Jakie jest pańskie zdanie odnośnie kontaktu z medycyną, z farmacją, no i z tą medycyną naturalną, czyli te trzy wymiary, przepraszam, trzy mocne tematy, ale warto w tej chwili je podjąć w kontekście wypowiedzi pańskich i tego, o czym dziś rozmawiamy. Rozmawiamy o szczepieniach dorosłych w dobie COVID-19.
Za wszystkie pytania bardzo dziękuję. Zacznę od tego ostatniego. Medycyna akademicka nie jest w kontrze z medycyną ludową, medycyną naturalną, medycyną tradycyjną. Byleby nie były sprzeczności naukowe z tym związane. I rzeczywiście to, co ojciec powiedział, wszystkie babcine sposoby, czosnek, cytryna, mleko z miodem, miód sam, propolis, bańki, wszystko to, o czym państwo doskonale wiecie, ja też stosuję, ojciec zapewne też, państwo też i nie ma się czego wstydzić. Jest to skuteczne w przypadku choroby przeziębieniowej. Zaraz powiem o tym rozróżnieniu, bo to jest niezwykle ważna rzecz. To nie jest tak, że medycyna zarzuca te rzeczy, a jeżeli zarzuca, to robi źle. Dlatego potrzeba korzystać z takiej tradycji, która pozwala poprzez różnego rodzaju proste metody też się wyleczyć. Ja jestem zwolennikiem rozpoczynania wszystkiego od prostych metod, chyba że mamy tutaj sytuację niebezpiecznego, tak jak rozmawiamy, zapalenia płuc pneumokokowego albo też powikłań grypy, albo różnego rodzaju innych schorzeń, no to trzeba postępować już inaczej. Ale na tej zasadzie profilaktycznej i na tej zasadzie takiej prewencji i nawet na zasadzie już leczenia pierwszych podstawowych objawów, szczególnie choroby przeziębieniowej, te metody naturalne są najczęściej metodami, uwaga, wystarczającymi. I kontakt z lekarzem nie zawsze musi być potrzebny, szczególnie jeżeli jest osoba względnie młoda i względnie zdrowa. Teraz rozróżnienie, co to jest choroba przeziębieniowa, a co to jest grypa. Proszę państwa, choroby przeziębieniowe to choroby wirusowe. Grypa to też choroba wirusowa. Ale choroby przeziębieniowe to są liczne, około 200 czynników etiologicznych, a nawet ponad, które powodują różnego rodzaju dolegliwości, określane jako nieżyt nosa, nosogardła. Czasem towarzyszy im także zapalenie na przykład spojówek, gdzie namnażają się te wirusy w nabłonku jamy ustnej i nosa. I to są choroby takie jak adenowirusy, koksakiwirusy, enterowirusy, Norwalk wirusy i wiele, wiele, wiele innych wirusów, z tym także, uwaga, koronawirusy, ale nie SARS-CoV-2, tylko inne koronawirusy, które też stanowią około 10, 12, 8, w zależności od populacji, problemów, jeśli chodzi o choroby przeziębieniowe. To są choroby, które charakteryzują się łagodnym przebiegiem, niewielką temperaturą, nieznacznymi bólami głowy i bólami kostno-stawowymi, ogólnym rozbiciem, ale nie bardzo takim dużym, często nieżytem nosa, czyli po prostu zwykłym katarem, łzawieniem oczu, takimi prostymi objawami, które po kilku dniach babcinnych sposobów najczęściej ustępują. W dobie pandemii, warto z takimi objawami co zrobić? Zostać w domu. Dlaczego? Dlatego, bo może to być oczywiście początek poważniejszej infekcji, jaką jest koronawirus. Warto się skontaktować ze swoim lekarzem, lekarzem rodzinnym, zasięgnąć rady, ewentualnie zrobić test w przypadkach wątpliwych i poradzić się, wesprzeć się wiedzą lekarza odnośnie tego tematu. Natomiast grypa jest też chorobą, proszę państwa, wirusową, ale nie chorobą niezwykle groźną, wywoływaną przez ortomyxoviridę, przez wirus grypy. Wirus grypy, który może bardzo tutaj przede wszystkim atakować nas poprzez swoje powikłania. Poprzez swoje powikłania i tych powikłań jest bardzo dużo, zarówno takich związanych z układem oddechowym, jak chociażby zapalenie płuc, które bardzo często, poza tym, że jest zapaleniem grypowym, właśnie jest nadkażeniem, czy nadkaża się zakażeniem pneumokokowym, pneumokokami, ale równocześnie, proszę państwa, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapaleniem mięśnia sercowego, zapaleniem wsierdzia i tak dalej, różnego rodzaju powikłaniami. I w środku odpowiem na to drugie pytanie, dlaczego warto się na tą grypę zaszczepić. Jest szczepionka, albo i jej nie ma, jak mówi pan Marek, ale miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu
Liczymy na to, że pan ją zdobędzie i że ci wszyscy, którzy chcą się zaszczepić, zdobędą tą szczepionkę. I ta szczepionka co robi? Ta szczepionka chroni przed zachorowaniem, uwaga, w 60-65% i chroni przed powikłaniami w 70-75%, czyli też nie zawsze, proszę państwa. Jeżeli mówimy o szczepionce covidowej, która ma jedna skuteczność 90, a druga 95%, no to by była rzeczywiście rewelacja. Oby tak było oczywiście. Cieszymy się z tego, to poważne zakłady naukowe na ten temat mówią, amerykańskie, więc no, mamy nadzieję, że tak oczywiście jest. Ale to jest bardzo duży odsetek. Można się zaszczepić na grypę i niestety także na tą grypę zachorować, bo układ odpornościowy jest tak słaby, że nie wytworzy odporności, ale to niebezpieczeństwo zdecydowanie ta szczepionka zmniejszy. Doktor Michał Sutkowski, szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Prosimy, telewizja Trwam, halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca i witam pana doktora Stefania z województwa podkarpackie. Prosimy. Mam następujące pytanie, panie doktorze. Mianowicie, gdzie są produkowane szczepionki? Nie wiem dokładnie jakie, ale być może, że pan będzie umiał na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ uzyskałam informację z Ministerstwa Zdrowia, że są produkowane w Indiach i w Chinach. Wobec powyższego, gdzie przechodzą badania? I następne pytanie, czy to prawda, bo też taka opinia krąży, że szczepionki są produkowane z abortowanych dzieci? Proszę zaprzeczyć lub ewentualnie zdementować to. Następnie chciałabym pana zapytać, jeżeli szczepionka COVID ma być transportowana w temperaturze minus 80 stopni, jeśli dobrze słyszałam, to w jakiej temperaturze są transportowane szczepionki pozostałe do innych po prostu chorób? I ostatnie pytanie, dlaczego z prywatnych laboratoriów są wożone materiały do laboratorium celowego i czy ktoś ma nad tym kontrolę? Czy to tu pani pyta już o diagnostykę, pani Stefaniu, tak? Tak jest. Mhm. I czy w takim razie ma ktoś nad tym kontrolę i kto ma właśnie taki obowiązek, żeby ewentualnie kontrolować to. Czyli nadzór. Dziękujemy. Prosimy, doktor Michał Sutkowski. O płodach abortowanych nic w tej materii mi nie wiadomo, jeśli chodzi o szczepionkę i produkcję tej szczepionki. Jeśli chodzi o produkcję szczepionek, to wiem, że tworzą je firmy, które są zarejestrowane w Unii Europejskiej. I czy produkują jakieś komponenty poza Unią Europejską, nie potrafię pani tego powiedzieć. Niemniej każdorazowo ta szczepionka przechodzi kontrolę jakości i tych kontroli jakości szczepionki mają najwięcej. To jest nieprawdopodobna liczba tych kontroli, gdzie praktycznie każdy dzień czy każda procedura dotycząca szczepionki od momentu jej badania naukowego, na przykład szczepionki na grypę, dlaczego to ma być taka, a nie inna, podlega różnego rodzaju kontrolom niezależnym od producenta, bo to nie mogą być kontrole, które są zależne od producenta, bo to by nie miałoby sensu. Szczepionki w ogóle są najbardziej kontrolowanymi lekami na świecie. Najbardziej kontrolowanymi lekami na świecie właśnie z uwagi na głosy osób, które deprecjonują ich działanie i w związku z tym te kontrole jakości są kontrolami wysoce dokładnymi. Podpisują się pod tym najważniejsze ośrodki naukowe i najważniejsze ośrodki decyzyjne w Europie, także w Polsce. Te szczepionki mają rekomendacje najważniejszych towarzystw naukowych, mają rekomendacje rządów krajowych i no, w związku z tym są dopuszczone do obrotu na terenie danego kraju. Ta procedura jest niezwykle skomplikowana, to nie jest od takie sobie i oby wszystkie produkty, jakie używamy, nie tylko medyczne, miały taką długą listę
obostrzeń, które muszą być spełnione. To jest nieprawdopodobna liczba, może, idąca w... Może suplementy, prawie... panie doktorze, może suplementy. Suplementy taką, niestety... Nie, taką są... ilością obostrzeń i kontroli... A żeby tak było. Tak, tak. O daj Boże, żeby tak było, żeby suplementy, które kupujemy w aptekach, były też takimi tak dokładnymi. Pamiętajmy o tym, że suplement nie jest lekiem, jest niestety produktem, w tym sensie niestety, że jest produktem spożywczym specjalnego przeznaczenia i on w ogóle nie podlega tym działaniom dotyczącym leku czy szczepionki, a przecież tak chętnie je używamy i wydajemy na to miliardy złotych. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Doktor Michał Słutkowski, naszym Państwa gościem. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo? Tak, słucham. Katarzyna z Poznania. Prosimy, Pani Katarzyno. Słuchamy, jesteśmy już na wizji. Tak, Katarzyna z Poznania. Ja jestem lekarką rodzinną z poradni studenckiej w Poznaniu. Tutaj właśnie mam takie spostrzeżenie odnośnie szczepień, ponieważ tutaj my jako służba zdrowia próbowaliśmy się zaszczepić. No były tam faktycznie bardzo mizerne zapasy czy ilości szczepionek zamówionych, zakupionych dla służby zdrowia. Onkolodzy nie dostali, SOR-y nie dostały. Nam się udało dostać dosłownie pojedyncze sztuki. Także bardzo prosimy o zwiększenie limitu, szczególnie dla tych osób, które są na pierwszej linii frontu. To jest jedno spostrzeżenie. Drugie. Prosimy, drugie Pani Katarzyno, słuchamy. Drugie to jest takie odnośnie szczepienia osób onkologicznych. Ja szczepiłam osoby na przykład z nowotworem trzustki, konsultowałam z onkologami. Oni mieli jedno pytanie. Musi być prawidłowy poziom leukocytów. Pani Katarzyno, tak. Dopytamy o taki Pani staż lekarski. O, ja jestem lekarzem z 30-letnim stażem. Rodzinnym, ale... Dlaczego Pani proponuje swoim pacjentom szczepienia? Proszę? Dlaczego Pani proponuje swoim pacjentom szczepienia, jak również sama Pani chce się szczepić? To znaczy, ja racjonalnie podchodzę, bo pamiętam wykłady pana profesora Wysockiego, że on chciał nawet rezygnować ze specjalizacji, jak widział powikłania po odrze. Ale uważam, że trzeba zasłuchować taki horacjański złoty środek i po prostu uważać na osoby z uczuleniem, a także patrzeć, skąd pochodzą szczepionki. Na przykład bardzo ostrożnie podchodzę do szczepionek Juvaxu z koreańskiego. Wolę te produkowane w Europie, z Pasteurowski, na przykład Vaxigrip. Także liczę się zdaniem osób, które na przykład miały powikłania po szczepieniach, bo jakaś grupa zdarza się również. I moje pytanie do pana doktora jest takie, bo w związku z tymi szczepionkami na COVID, że są osoby, które są jednak uczulone na poszczególne składniki szczepionek i dla nich trzeba będzie znaleźć jakąś alternatywę. Tak jest, oczywiście. Dziękujemy pani Katarzyno, pozdrawiamy pani doktor. Prosimy pana doktora. Oczywiście doktor tak jest, ma pani absolutnie rację. Szczepienie nie jest dla wszystkich... od razu. Nie jest dla wszystkich w jednakowym czasie. Nie jest dla wszystkich w ogóle czasem. Dlatego, bo to, co pani doktor powiedziała, jest absolutnie prawdziwe. Szczepionki musimy mieć do nich zaufanie. Nie wymieniając nazw tutaj różnego rodzaju producentów, możemy powiedzieć, że z pewnego naszego doświadczenia medycznego myślimy o tym, że niektórzy producenci może są bardziej wiarygodni dla nas, niektórzy mniej. Mamy własne jak gdyby wyobrażenia na ten temat, doświadczenia na ten temat. No to są wszystko istotne rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Ale najistotniejsze jest zdrowie pacjenta w ogóle. Czy może być zaszczepiony? No proszę Państwa, na przykład chociażby w przypadku pneumokoków, o których dzisiaj tak dużo mówimy, to są nieliczne przeciwwskazania, ale nadwrażliwość na składniki szczepionki jak najbardziej. Jakaś ciężka reakcja alergiczna, która może być po takiej szczepionce, jak najbardziej. To jest oczywiście
To jest oczywiście przeciwwskazanie, które jest najczęściej przeciwwskazaniem całkowitym, a zatem takiej osoby oczywiście zaszczepić nie możemy. Jeżeli mamy wywiad, jeżeli mamy jeszcze do tego dokumentację medyczną, to w żaden sposób nie możemy taką osobę zachęcać do szczepienia i to też trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast takich osób jest na szczęście bardzo, bardzo niewiele, aczkolwiek są tak, i to są osoby z całkowitym przeciwwskazaniem. Natomiast są osoby z tak zwanym czasowym przeciwwskazaniem, czyli osoby, które w danym momencie na przykład mają chorobę ostrą, jakieś zaostrzenie choroby ostrej, nawet choroby infekcyjnej z gorączką. No osobę, która ma ciężkie zaostrzenie, rzut jakiejś choroby, nie wiem, no powiedzmy reumatologicznej. Bardzo, bardzo ostry rzut, który wikłany jest różnego rodzaju dolegliwościami tej osoby, cierpieniem tej osoby i tak dalej, to w żaden sposób taką osobę nie namawiamy. To by było absurdalne, zupełnie niezgodne z etyką lekarską do tego, żeby się w tym momencie zaszczepiła. Jeżeli ktoś ma chorobę gorączkową, jeżeli ktoś ma chociażby, nie wiem, zapalenie płuc w tym momencie, no to przecież nikt takiej osoby nie może szczepić i takie osoby wymagają po prostu późniejszej kwalifikacji do szczepienia. Trzeba takie osoby leczyć, wyleczyć z tych stanów, mówię o tej drugiej grupie przeciwwskazań czasowych, trzeba wyleczyć takie osoby z tych schorzeń, poprawić ich stan zdrowia i wtedy dopiero zaproponować szczepienie. Oczywiście ta szczepionka, o której mówimy, to jeszcze w nawiązaniu do poprzedniej naszej pani Stefanii, tak. Tak, tak, właśnie jest transportowana, no rzeczywiście będzie transportowana w takich warunkach dosyć syberyjskich, minus 70, minus 80, może trochę mniej, 70 plus minus 15 się mówi, ale to mówimy o tej pierwszej szczepionce. Ta druga szczepionka już w innych warunkach trochę, minus 20, ale to dalej jest oczywiście trudna transport, trudna jest logistyka i nad tą logistyką, no póki co zastanawia się polskie państwo, jak to zrobić i wszystkie kraje europejskie, jak tutaj zorganizować to wszystko, żeby ten transport, szczepienie, cała ta działalność powinna, jak powinna przebiegać. Ja jeszcze tylko może dodam, że jest 9 szczepionek jeszcze, które są w takiej trzeciej fazie w związku z COVID-19 i może się okazać, że ta czwarta szczepionka czy ósma szczepionka będzie łatwiejsza w całej dystrybucji, może wbrew pozorom wygrać ten wyścig szczurów, taki swoisty, który się odbywa, bo może się okazać, że ten ciąg tak zwany 2-8, czyli lodówkowy, zwykły lodówkowy ciąg, może być tym ciągiem wystarczającym i może okazać się ta szczepionka zwycięzcą, nieoczekiwanym zwycięzcą tego wyścigu. Doktor Michał Sutkowski, prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo? Halo? Prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kto do nas telefonuje? Z tej strony Barbara z Lublina. Prosimy, pani Barbara. No, ja dochodzę do 70. Chciałam panu doktorowi zadać pytanie. Mam bardzo dużo stwierdzonych chorób w związku z rozległym zawałem. Do tego mam jeszcze i moczówkę, której też nie można leczyć, bo jestem alergikiem strasznym, więc no konam z bólu, więc biorę leki, jak to się mówi, zachowawczo jestem leczona, ponieważ mam guza i tu i tam i śmam, nie będę mówić gdzie, ale nie można go ruszyć w związku z tym, że nie można mnie uśpić. Czy ja jestem zdolna do wzięcia tych pseł? Niech doktor mi pomoże. Pneumokokom. Pani Barbaro, proszę nam powiedzieć, skąd pani czerpie tyle radości, pogody ducha? Przynajmniej w głosie to słyszymy. Skąd pomimo, ja to biorę? Pomimo tak wielu chorób. A otrzymam Matkę Najświętszą albo różaniec zawsze w ręku, bo tylko to mi pomaga. Nie mam zaufania do ludzi żadnego. Ach. No ale jednak pyta pani lekarzy, co zrobić. Lubię pomagać ludziom, ale ludzie o mnie zapomnieli. To jednak, skoro pani pyta lekarzy, to jednak to zaufanie jest. Lekarze to są jedyną moją osobą, której muszę, właściwie chciałabym zaufać do końca. Dziękujemy pani Barbaro i prosimy tutaj odpowiedzi doktor Michał Sutkowski.
Pani Barbaro, to szczególnie czuję się wyróżniony. Bardzo dziękuję za pani pytanie. Ja chciałbym powiedzieć, że nie chcę tutaj uchodzić za mędrca z telewizji i trochę się wymigam od tej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, bo wydaje się, że jest pani osobą, która pewnie powinna zostać zaszczepiona przeciwko pneumokokom, żeby nie wpaść jeszcze w kolejną chorobę, która może zagrażać pani zdrowiu, a nie daj panie Boże życiu, jaką jest chociażby ta inwazyjna choroba pneumokokowa, zapalenie płuc pneumokokowe szczególnie. Ale w jakim stanie są te wszystkie pani poważne choroby, jaki jest stopień tej nadwrażliwości, czy jest nadwrażliwość na składniki szczepionki, którą by pani ewentualnie brała, to musi oczywiście ocenić lekarz prowadzący, ten, który leczy te najważniejsze pani choroby, czy lekarz rodzinny pani. I dopiero na podstawie tej analizy można powiedzieć, że będzie to właściwa diagnoza co do kierunku działania. Czy szczepimy, czy nie szczepimy. Wydaje się, że na podstawie tego, co pani mówi, a zatem no chociażby w przypadku przewlekłych chorób różnego rodzaju, białaczki, choroby Hodgkina, zespołu nerczycowego, czyli takiej choroby, która jest leczona immunosupresyjnie, oraz choroby nowotworowej z leczeniem immunosupresyjnym, w tym z przewlekłą sterydoterapią na przykład, istnieją wskazania do szczepienia przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom, więc wydaje się, że teoretycznie mogę powiedzieć, warto się zapytać i pewnie będzie warto się zaszczepić, ale musi to zdecydować lekarz rodziny. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19, dr Michał Sutkowski, prosimy, halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica Urszula Krupa. Pani doktor, ja witamy. Jestem lekarzem, panie doktorze, witam i chciałam poruszyć troszkę inny problem, bo właściwie pan już częściowo odpowiedział na moje pytanie, które chciałam zadać, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego w tej chwili, mimo że mamy epidemię, pandemię, rzeczywiście tych chorych jest bardzo dużo, kilkadziesiąt zespołów na świecie, tak jak pan powiedział, wyścig szczurów jest w tworzeniu szczepionki, natomiast praktycznie nie ma zespołów, które by próbowały znaleźć lek. Dla mnie jest to no, co najmniej dziwne, dlatego że myśmy powinni się właśnie na tym skupić. Szczepienia są profilaktyką i każdy lekarz wie o tym doskonale, że one są dla nas pomocne, ale w zapobieganiu. Jeżeli mamy pandemię i tutaj słyszę, że 31 milionów ma być szczepionek, no to kto zbada tych chorych, że właśnie nie jestem w stanie, powiedzmy, zaostrzenia jakiejś choroby. I no, dla mnie jest to troszkę takie nieodpowiedzialne, dlatego że powinniśmy leczyć, a profilaktykę oczywiście stosować przed, powiedzmy sobie, poza tym ten wirus, jak wiemy, mutuje. W związku z tym, no moim zdaniem, ja jestem właściwie teoretykiem, nie jestem praktykiem, ale gro naukowców powinny w tej chwili skupić swoje wysiłki na znalezieniu leku. Co pan na ten temat? Bo już pan doktor odpowiedział, że no nie wszyscy się możemy zaszczepić i lekarz powinien badać chorego i stwierdzić, czy on może zostać zaszczepiony, czy nie. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani doktor. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło było tutaj poznać panią doktor via telewizja. Bardzo dziękuję za to pytanie i mogę tylko podzielić zdziwienie, bo rzeczywiście z dużym zdziwieniem patrzę na fakt, że generalnie działamy tylko profilaktycznie, czy przynajmniej mówimy o tej profilaktyce w postaci szczepień, profilaktyce takiej pierwotnej. Ona jest oczywiście ważna, ale w pandemii równie ważna, a może ważniejsza, w rozwoju pandemii, w przeciwdziałaniu pandemii, skutków covidowych i o tych, których z ojcem tutaj nie rozmawialiśmy, z ojcem redaktorem, o
skutkach dla pacjentów pozakowidowych równie dużo można by było mówić o leku. I czy trzeba by było mówić o leku i badać, jeśli chodzi o lek, a stosunkowo niewiele jest prac na ten temat i w literaturze czy angielskiej, czy skandynawskiej ja nie znalazłem, nie odnajduję wielu prac, które by były poświęcone lekom, jeśli chodzi o COVID. Oczywiście, jak doskonale pani doktor wie, no były różnego rodzaju tutaj większe czy mniejsze zachwyty, remdesivir, chlorochina, hydroksychlorochina, różnego rodzaju pomysły na leczenie. One częściowo okazały się prawdziwe, ale nie odpowiedziały na zasadnicze pytanie. Nie mamy leku przyczynowego i ja wyobrażam sobie, że zespoły naukowców pracują, ale mam wrażenie, że ciężar jest rzeczywiście przesunięty w stronę szczepień, znalezienia skutecznej szczepionki, a jakoś słabo, jeśli chodzi o leki. Być może, pani doktor, powód jest prozaiczny, jak to zwykle, mianowicie taki, że na dobrą sprawę poza niektórymi skutecznymi, choć nie do końca lekami, na przykład przeciwko grypie, nie mamy jak do tej pory skutecznych leków przeciwko takim chorobom. I co więcej, coraz mniej mamy leków na choroby nie tylko wirusowe, ale bakteryjne, chociażby bohater naszego spotkania, pneumokok, przecież najczęściej jest w 30% zakażeń w 30% jest odporny na wszelkiego rodzaju podawane antybiotyki. A zatem i czy to będą makrolidy, czy to będą penicylinowe, no to wiadomo, że już, prawda, i inne linkozaminy, to są tu w przypadku wirusów jest pewnie per analogiam. Wszyscy się boją ogromnie porażki. Co do mutacji, no to producenci mówią, że ta mutacja w tym ogromnym, bardzo długim jednoniciowym RNA nie powinna generalnie zaburzać odpowiedzi immunologicznej na tym podstawowym poziomie, a zatem póki co przy tych mutacjach, które dzisiaj występują, przy tym dryfcie genetycznym koronawirusa SARS-CoV-2, a nie szyfcie, czyli niedużej na szczęście zmianie, jesteśmy w stanie zbudować szczepionkę, która będzie skutecznie, jak twierdzą, przeciwdziałać zachorowaniu. Tak więc ja się z tezą postawioną przez panią doktor rzeczywiście zgadzam, że niewiele jest naszej wiedzy na temat leku, a dużo na temat szczepienia. Doktor Michał Sutkowski, ostatni telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Prosimy. Halo. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kazimierz ze Stanisławowa. Prosimy. Ja witam ojca prowadzącego i pana doktora. Ja takie pytanie mam bardziej w kierunku do ojca prowadzącego. Dlaczego zawsze i na przykład zapraszani są do telewizji, do udzielania wiadomości tego wszystkiego jednostronnie, jeden kierunek, a nie ma takich ludzi zapraszanych jak profesor Andrzej Więckowski, doktor takiej wysokiej sławy, profesor Talar, którzy mogliby zadać pytanie. Ja dziękuję za te pytania osób. Panie Kazimierzu, od razu odpowiem. Nie tak dawno był profesor Talar w naszych rozmowach. Także proszę wnikliwie prześledzić naszą antenę i gości, których zapraszamy. Natomiast wiemy, panie doktorze, że i od tego rozpoczęliśmy, czy temat szczepień to kij w mrowisko, temat zastępczy, czy realna potrzeba debaty. Gdyby pan doktor uczestniczył w takim panelu konfrontacyjnym, dyskusyjnym, proszczepionkowcem, tak pana nazwę, jako ten, który reprezentuje zwolenników szczepionek, a antyszczepionkowców, od czego by pan rozpoczął debatę? Takie, powiedzmy, minutowe wejście? Ja bym oczywiście rozpoczął od rzetelnej wiedzy medycznej i prosząc jednocześnie o to, żebyśmy wzajemnie się w tych debatach szanowali i żebyśmy
To, co zostało wybrzmiane, czy to, co wybrzmiało w ostatnim telefonie, zostało realizowane na poziomie takiej kultury debaty w ogóle. A zatem zachęcam zawsze do tego, żebyśmy rozmawiali na temat faktów, na temat zdarzeń, żebyśmy się wzajemnie nie obrażali. I to jest podstawa do dialogu. Dialogu nie zawsze łatwego, ale kończącego się jednym, proszę Państwa, na końcu jak gdyby podsumowującym zdaniem. Szczepienia są niewątpliwie zdobyczą ludzkości i nie ma przeciwko niej poważnych argumentów naukowych. Dziękujemy bardzo. Szczepienia dorosłych w dobie COVID-19. Naszym Państwa gościem dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskiej Lekarzy Rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dziękujemy panie doktorze. No cóż, zdrowia sobie życzymy, szczęścia, świętości. Czego jeszcze? Zawsze zdrowia, ale przede wszystkim wielu, wielu łask Bożych, bo wśród nich jest oczywiście zdrowie. Nasze zdrowie osobiste, zdrowie publiczne. Jak najszybszego wyjścia z pandemii. My żartujemy trochę z przymrużeniem oka. Zdrowia i ujemnego testu. Amen, alleluja, Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję panu doktorowi, dziękuję również Państwu. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.